W niedzielne popołudnie znane postaci ze świata sportu i show biznesu oraz przyjaciele i fani marki Paco Lorente świętowali podpisanie umowy o współpracy firmy Paco Lorente z Radosławem Majdanem oraz drugie urodziny salonu w Bielsku-Białej. Radosław Majdan w Gemini Park pod hasłem Wyglądasz i pachniesz promował swoje perfumy Wabun. Podpisaliśmy umowę z Radkiem Majdanem o współpracy. Będzie można jego perfumy Wabun nabyć w naszych salonach. Jest to linia dla panów, może od tego zacznę. Nazwa Wabun. Nazwa się wzięła z kultury Indian. Wabun oznacza duchowy strażnik wschodu, a to jest w odniesieniu do mojego znaku zodiaku, czyli każdy, kto był Indianinem, urodził się w tym okresie, kiedy ja w maju byłby właśnie ze znakiem Wabun. Przede wszystkim Radek świetnie pasuje do naszej marki. To jest facet, który się świetnie ubiera, ma świetny styl. Takie rzeczy polecamy swoim klientom, więc jakby to się wszystko nam kleiło. Radek wypuścił swoje perfumy. Od dawna myśleliśmy o tym, żeby mieć jakiś zapach w naszym salonie. Naprawdę pięknie pachnie. Cena 99 zł za perfumy w promocyjnej cenie u nas. Naprawdę świetny prezent gwiazdkowy, także zapraszam. Faza projektowania, faza wymyślania tego zapachu trwała kilka miesięcy. Kiedy się już zbliżyliśmy do tego, było kilkanaście, była taka paleta z kilkunastoma zapachami. Wtedy mieszaliśmy, eksperymentowaliśmy. Tutaj mówimy, mamy trochę piżma, tutaj trochę mandarynki, tam jeszcze trochę cynamonu. I jak gdzieś na podstawie tego, że zacząłem, jak to się mówi, być w tym, dzisiaj już dużo wiem więcej niż to, co wiedziałem przed tą całą moją przygodą z tymi perfumami, ale jestem zadowolony z tego, bo my nie chcieliśmy wejść jakoś tak na halnie. Rozmawialiśmy z jakąś siecią i nie jest to łatwe też dlatego, ponieważ ja jestem osobą gdzieś prywatną. Dzisiaj firmy mają wykopione w półki swoje i reklamują czy promują swoje zapachy. Jestem osobą prywatną, więc nie było łatwo. Także tym bardziej cieszę się, że dojęła się z Paco Lorente. Doszliśmy do jakiegoś takiego wspólnego porozumienia i mamy, tak jak powiedziałem, to nasze hasło wygląda i pachnie. I biorąc pod uwagę, jaki to jest sklep, z jaką odzieżą, co proponuje swoim nabywcom, tak te perfumy idealnie się do tego wpisują. Moim zdaniem zapach jest przeznaczony dla mężczyzn, którzy lubią elegancję i cenią sobie dobry wygląd. Jest bardzo ładny, moim zdaniem. Radosław Majdan, były piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski, komentator sportowy, działacz piłkarski, jak również model, zdaniem stylistów, jeden z najlepiej ubranych Polaków. Nie tylko wśród sportowców. Faceci się nie powinni wstydzić się tego, że o siebie dbają, tak? Ja zawsze uważam, że bycie niemęskim to nie jest to, że ktoś użyje kremu, czy zacznie dbać o siebie w sensie perfumy, czy będzie dbał o swój ogólny wygląd. Myślę, że wiele innych cech decyduje o tym, że facet jest prawdziwym facetem. Natomiast rzeczywiście myślę, że dobrze jest czuć się, jak to się mówi, dobrze we własnej skórze, więc akurat każdy podchodzi do tego indywidualnie. Moda jest bardzo indywidualną rzeczą. Nie można być z jednej strony jej niewolnikiem, ale z drugiej strony myślę, że też są sytuacje, kiedy na przykład nie wypada iść w dresie, a warto założyć garnitur na jakieś spotkanie oficjalne. Wydaje mi się, że ubiór czasami też wyraża szacunek do osoby, z którą się spotykamy, tak? W zależności od okazji, od poziomu, nie wiem, rozmów, spotkania, ale są oczywiście też inne normalne chwile życia codzienne i kwestia tego, żeby zawsze coś tam dobrać, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby się czuć dobrze w tym, w co się ubieramy. W salonie gościły także inne osobowości świata sportu i show biznesu. Tomasz Puzon, mistrz karate stylu Kyokushin, dwukrotny międzynarodowy mistrz Ameryk karate Kyokushin wagi średniej oraz prezenter TVN Turbo. Można było spotkać również Krystiana Kurowskiego, kandydata na mistera świata, który o ten ekscytujący tytuł ubiegał się w sobotę poprzedzającą wydarzenia w Gemini Park. Jestem gościem Paco Lorente, ponieważ przyjaźnię się z Moniką od czasu mistera Polski. Jest to bardzo sympatyczna kobieta, wspiera mnie cały czas w moich podczynaniach, jest moim cały czas sponsorem, za co jej bardzo dziękuję, bo jedna z nielicznych, która może nie powinna, ale bardzo chce mi pomagać, bo widzi mój może potencjał. Nie zajmowałem się modą, nie zajmowałem się żadnymi konkursami. Byłem zwykłym szarym chłopaczkiem, więc ciężko by mi się tak samemu odnaleźć w tym świecie i złapać dobre kontakty. Więc jak najbardziej chciałbym działać w modelingu i będę dążył do tego. Myślę, że w niedługim czasie przeprowadzę się do stolicy i tam będę mógł bardziej działać w modelingu. Każdy klient salonu mógł porozmawiać z gośćmi, zrobić sobie z nimi zdjęcie oraz wymienić uwagi na temat najnowszej kolekcji marki i zapachu promowanego przez Radosława Majdana. Salon Paco Lorente z okazji swoich drugich urodzin przygotował specjalną ofertę cenową. Każdy mógł skorzystać z rabatu 30% na produkty z całej oferty, w tym garnitury, koszule i dodatki, a krawaty i szaliki nabyć ze zniżką aż 50%.
Dodatkową atrakcją dla wszystkich był urodzinowy tort podany na żywym stole. Z okazji naszych drugich urodzin chcieliśmy wszystkich ugościć, więc stąd ten pomysł, żeby właśnie podać ten tort i ugościć wszystkich naszych klientów, bo nie ukrywam, że Bielszczanie nas polubili. Ja jestem z Bielska, więc dla mnie to jest podwójny sukces. Ja się bardzo z tego cieszę, że akurat w Bielsku ten sklep się naprawdę bardzo dobrze przyjął, że ta moda się tutaj spodobała. No jestem bardzo szczęśliwa. Na okres przedświąteczny Gemini Park przygotowało dla swoich klientów fantastyczną loterię, w której w trakcie losowania 9 grudnia będzie można wygrać Mini One o wartości ponad 70 tysięcy złotych oraz voucher na wycieczkę do wybranego kraju w Europie i 5 pakietów bonów, każdy o wartości 500 zł. Zasady loterii są niezwykle proste. Co pani musiała tutaj zrobić? Zrobiłam zakup. Za 50 zł minimum trzeba było zrobić zakup. Zrobiłam taki zakup, no i stoję. Może akurat coś wygra się. Kolor, jeżeli pani wygra, to z koloru będzie pani zadowolona? Bardzo, bardzo. Typowo kobiecy, prawda? Akcja loteryjna trwa do 9 grudnia. Zapraszamy do udziału.